Kempę. Bardzo proszę. Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo. Przerwie, która została zarządzona przez pana marszałka, usłyszałam, że Platforma Obywatelska domaga się audytu na piśmie. No dziwię się, że chcą, żebyśmy opisali, co robili przez 8 lat, że nie wiedzą, co robili przez 8 lat i potrzebują tego na piśmie. Chcę powiedzieć jako też wnioskodawca i osoba, która podpisała wniosek do pana marszałka o tą debatę, że zawsze można zwrócić się w trybie albo dostępu do informacji publicznej, albo w trybie w ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora o poszczególne dokumenty. Tyle tylko, że trzeba, żebyście państwo wiedzieli, co tak naprawdę robiliście i czego chcecie się domagać. Otóż, panie marszałku, Wysoka Izbo, tsunami niegospodarności, marnotrawstwa, lekceważenia nie ominęło również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I tutaj, gdzie właściwie celem funkcjonowania takiej kancelarii, czy głównymi kierunkami działania kancelarii, powinno być, jak w soczewce, skupiać się sprawy dotyczące systemu tworzenia, systemu wdrażania albo systemu ocen różnych polityk publicznych, a także powinny być, jak w soczewce, skupione kwestie dotyczące organizacji, dotyczące sprawności działania instytucji państwa, sprawności działania aparatu państwa. W tym przypadku w latach 2007-2015 skupiono się bezwzględnie tylko na polityce informacyjnej. Pozostałe te bardzo ważne, główne elementy, które powinny dotyczyć kierunków działania kancelarii, niestety w tym zakresie nie pełniła roli refleksji, ośrodka refleksji instytucjonalnej, przede wszystkim, która pozwoliłaby na bieżącą ocenę stanu państwa, na bieżący materiał, który powinien otrzymywać każdoczesny premier, żeby móc taki stan państwa oceniać. I chyba stało się to z tego również powodu, i odniosę się tutaj krótko do tego, o czym mówił pan minister Mariusz Kamiński, że pewnie jakby nawet ktoś te dokumenty tworzył, a przecież szereg instytucji jednak je tworzyła, były to i służby specjalne, była to Najwyższa Izba Kontroli, tyle że właśnie nikt się po prostu tym nie interesował. I podobnie było w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jakie zidentyfikowałam istotne słabości, na przykład kontroli zarządczej? Kontrola zarządcza powinna być jednym z głównych celów działania kancelarii. To był przede wszystkim brak procedur ciągłości działania. Nie ma w kancelarii jednorodnego, spójnego planu i systemu zarządzania ciągłością działania. Nie wdrożono systemowy, spójny model zarządzania po to, żeby podnieść jakość procesów podejmowania decyzji, jakość procesów zarządczych i w ten sposób wpływać na różnego rodzaju elementy, które mogłyby usprawniać nasze państwo i jego działanie. Przede wszystkim przejęłam kancelarię z bardzo wysokim deficytem. Ten deficyt to był 13 milionów złotych. Jak na budżet kancelarii to jest bardzo dużo, ale to jest tylko ten jeden rok. Lata poprzednie to również było 13 milionów, były lata, kiedy było 18 milionów, 20 milionów deficytu. Mechanizm, jaki stworzono, był taki, aby te koszty ukrywać w ramach Centrum Usług Wspólnych. Dzisiaj przyjdzie nam w nowym budżecie tę sytuację absolutnie uregulować. Tyle, że pewnie usłyszymy krzyk, że trzeba podnieść koszty pracy kancelarii. Już dzisiaj to podnoszę, że audyt wykazuje, że tego typu ukrywanie środków, przejęcie z deficytem takiej instytucji, która powinna być kręgosłupem, kluczem funkcjonowania, jeśli chodzi o organizację państwa, jest nie do przyjęcia. Ale z takim właśnie stanem to przyjęliśmy, a o Centrum Usług Wspólnych w następnych kwestiach. Więc tego typu działanie wynika w dużej mierze z niedoszacowania wysokości usług świadczonych jednostce macierzystej, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Strata netto Centrum Usług Wspólnych również właśnie z tego powodu, ale też jeszcze jednego, o którym powiem, kilku innych, które stały się przedmiotem też stosownych wniosków do prokuratury.
to te straty netto owego CUW-u za lata 2013-2015 wyniosły na przykład 25,7 miliona złotych, w 2013 21,7 miliona złotych, w 2014 18 milionów złotych. Tak to oszacowaliśmy. Na ten problem również zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Tyle, że nikogo to specjalnie nie interesowało. Kancelaria zajmowała się tak naprawdę w dużej mierze propagandą, jak dzisiaj widzimy, wątpliwego sukcesu rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Szanowni Państwo, te środki, ich niewykorzystanie niegospodarne objawiało się na przykład w kilku takich elementach. W jaki sposób działali doradcy w gabinecie politycznym? Nam zarzucano, że utworzyliśmy te gabinety polityczne. To Państwu powiem. Na przykład dwóch doradców z gabinetu politycznego, korzystając z udostępnionych urządzeń mobilnych, telefon, tablet, laptop, wygenerowali tylko w 2015 roku bardzo wysokie koszty usług telekomunikacyjnych. Tylko dwóch doradców gabinetu politycznego wygenerowało koszty na 147 tysięcy złotych. Ileż można rozmawiać przez telefon za 147 tysięcy złotych? To wszystko trzeba było sfinansować ze środków publicznych. Stanowiło to około 35% ogólnych kosztów obsługi wszystkich telefonów służbowych w kancelarii. Koszt połączeń jednego z głównych doradców Prezesa Rady Ministrów wyniósł 116 tysięcy złotych, to jest średnio ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiego doradcy wyniósł 30 tysięcy złotych, to jest średnio blisko 3 tysiące złotych miesięcznie. Tymczasem średni koszt abonamentu na jednego pracownika to raptem 108 złotych. W tym przypadku również podniosła to Najwyższa Izba Kontroli, nie sprawowano po prostu nadzoru. Czyli to, z czym mamy do czynienia przy prezentacji naszej informacji sprzed przerwy, potwierdza się również w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mało tego, główni doradcy, mimo tego, iż te dane przekraczali, a mieli możliwość korzystania z innych urządzeń, które nie naraziłyby Skarb Państwa na aż tak wysokie koszty, nadal te koszty generowali. Niecelowa, niegospodarna była sprzedaż również telefonów komórkowych typu smartfon, tabletów, notebooków. Mało tego, na przykład wydatkowano na ekspertyzy około 1722 zł na wykonanie ekspertyz, które uzasadniały odsprzedaż po koszcie w ogóle niższym niż wynikał z wyceny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z powyższym dużo groźniejszą kwestią był fakt owych kosztów, że polityka odsprzedaży urządzeń byłym członkom kierownictwa telefonów, tabletów, notebooków odbywała się bez usunięcia z nich danych służbowych. Zatem odsprzedano urządzenia z danymi dotyczącymi, czy mogących dotycząc istotnych kwestii zarządzania państwem. Jest to wyjątkowa nieodpowiedzialność. Również zidentyfikowano istotny problem niedostosowania gmachu kancelarii, szczególnie skrzydła premierowskiego. I tutaj wszyscy ci, którzy śmieją się, że przejęliśmy Polskę w ruinie, bo często o tym mówiliśmy, to pokazuje to, w jakich warunkach przychodzi dzisiaj pracować premierowi. Jest to bardzo duży również problem z punktu widzenia bezpieczeństwa premiera. Może nie będę się na tym skupiać, bo słuchają nas różne osoby. Nie chciałabym, żeby ściągnąć na głowę naszej pani premier jakiekolwiek niebezpieczeństwo, ale to pokazuje, że i te elementy zostały w sposób ewidentny zaniedbane. Szanowni Państwo, ale najwyższe środki finansowe na umowy cywilnoprawne dotyczyły wynagrodzeń 5 członków słynnego zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiej. Taki słynny zespół Laska, jak Państwo pamiętacie. Łącznie ten zespół kosztował Skarb Państwa 265 tysięcy złotych. Zespół został rozwiązany w dniu 1 października 2015 roku.
Oprócz wynagrodzenia dla członków zespołu w kwocie 222 600 zł wypłacono środki w łącznej kwocie 42 000 na usługi doradztwa, redagowania tekstów oraz utrzymywania strony faktysmoleńsk.gov.pl. Swoją drogą swoisty raport próbowałam odnaleźć w archiwach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jakoś odnaleźć go do tej pory nie można. Umowy z członkami zespołu smoleńskiego zawarto w dniu 27 lutego na okres od 1 marca do 31 grudnia, zatem zaledwie kilka miesięcy, przy czym przewodniczący zespołu do spraw Smoleńska otrzymywał wynagrodzenie w kwocie ponad prawie 7,8 tysięcy złotych brutto, pozostałe 4 osoby 6 tysięcy brutto miesięcznie. Trochę dużo jak na to, aby tłumaczyć, co autor miał na myśli. Koszty organizacji w 2015 roku 8 wyjazdowych posiedzeń Rady Ministrów, czyli był to już okres tak naprawdę de facto kampanii wyborczej, wyniosły około 216 559 zł, ale do tego trzeba doliczyć koszty dodatkowe poniesione na te wyjazdy przez Centrum Informacyjne Rządu w kwocie ponad 80 tysięcy złotych. Również kwestią dotyczącą tego, czym mogli zajmować się poszczególni urzędnicy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i chciałabym to też zderzyć z wynagrodzeniami, bo to jest bardzo ważne. Otóż i do czego doprowadziły kolejne lata rządów, a może bardziej to, że tak naprawdę chyba nie interesowano się tym, co robią dyrektorzy w poszczególnych departamentach. Otóż, szanowni państwo, na przykład wydatkowane środki publiczne przez kancelarię mogą wiązać się z projektem czy współprojektem. Uwaga, podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania. Dlaczego miała się tym zajmować kancelaria, nawet jeśli miała pełnomocnika do spraw równego traktowania? Dlaczego w Kancelarii Sejmu zajmowano się kwestią w ramach programu podobno Obywatele dla Demokracji, jak ta demokracja wyglądała w latach 2007-2015, to przed chwilą słyszeliśmy. I teraz zajmowano się w tej owej książce taką luźną dywagacją, którą mieli czytać sędziowie i prokuratorzy, jakby nie mieli nic lepszego do roboty, więc takie wytyczne mogły iść z kancelarii. Na przykład nie należy używać określeń cygan czy murzyn, gdyż, nie będę państwu dalej wyjaśniać, jednym z najpoważniejszych i nie mających żadnego oparcia w faktach i przekonań jest łączenie homoseksualizmu z pedofilią. Tak jak osoby heteroseksualne, tak i osoby homoseksualne i biseksualne mogą tworzyć stałe związki oparte na wzajemnym szacunku. Szanowni państwo, naprawdę tym zajmowała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, między innymi. Dalej, jeśli idzie o kwestie składników majątkowych, stwierdzono brak nadzoru nad składnikami majątkowymi, co skutkowało powstaniem niedoborów w imieniu kancelarii. Niedobory dotyczyły 486 sztuk środków trwałych o łącznej wartości początkowej 502 tysiące złotych. Były to przede wszystkim meble, 416 sztuk, sprzęt komputerowy 43 sztuki i tak dalej, i tak dalej. Zaniedbania te wynikały z zaniedbań w inwentaryzacji z lat ubiegłych. Następnie, szanowni państwo, na przykład upominki. Na dzień 1 stycznia 2015 roku w magazynie znajdowały się upominki na kwotę 550 tysięcy złotych. To jest około 5563 sztuk. Mimo to w 2015 roku dokonano kolejnych zakupów na łączną kwotę 205 tysięcy złotych, łącznie ponad 700 tysięcy złotych. W wyniku kontroli i tego, czym z rzeczy bardzo poważnych, które dotknęły kwestie organizacji lotów osób najważniejszych w państwie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale nie wyciągnięto niemal żadnych wniosków z katastrofy smoleńskiej. W tej sytuacji przedstawianie do podpisów składów delegacji ex post, czyli po tym, jak ta delegacja już z powrotem wróci, daj Boże i dobrze, że szczęśliwie, to było po prostu w mojej ocenie nagminną praktyką. Musieliśmy w sposób bardzo pilny zebrać zespół, który ponownie w sposób bardzo szczegółowy te procedury określi.
W wyniku tych wszystkich naszych działań kontrolnych doszliśmy do następujących również wniosków. A to a propos owej demokracji traktowania obywatela, czy traktowany był przez kancelarię poważnie, czy też traktowany był w sposób taki, żeby nie miał żadnych złudzeń, że skarżąc się z czymkolwiek do kancelarii otrzyma w miarę szybko i w miarę satysfakcjonującą odpowiedź. Otóż dzisiaj tym, którzy walczą o demokrację, swobody obywatelskie, o prawa obywateli wynikające z konstytucji, chcę powiedzieć, że powstały w Departamencie Spraw Obywatelskich bardzo duże zapóźnienia, rażące zapóźnienia w załatwianiu sygnałów obywatelskich. Jest to obszar o bardzo dużym, wysokim ryzyku, w szczególności w zakresie naruszania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a skutkiem tego może być narażenie kancelarii na naruszenie podstawowych praw obywateli oraz dopuszczanie do szkód również wizerunkowych zarówno prezesa Rady Ministrów, jak i szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Przejęliśmy, ponieważ też w przerwie słyszałam, że za mało mówimy o tym, co zrobiliśmy w ciągu tych 6 miesięcy. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że podjęliśmy już bardzo wiele działań w ciągu tych pół roku. Część z tych działań już odnosi skutki, nie tylko wynikające z reorganizacji, nie tylko wynikające z nowej ustawy o służbie cywilnej, nie tylko wynikające z kwestią uporządkowania zarobków, a także uporządkowania kwestii bezpieczeństwa lotów, ale i także wszystkich tych, które mogą służyć przede wszystkim bezpieczeństwu osób, które mają tam sprawować funkcje. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeśli idzie o owe rządy dyrektorów, o których mówiłam wcześniej, bo ministrowie chyba jakoś niespecjalnie między jedną a drugą kolacją w Sowie i przyjaciele interesowali się, co się dzieje. Otóż w roku 2015, kiedy obejmowaliśmy urzędy, wszyscy dyrektorzy generalni, było ich około 17, mieli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wyższe od ministrów. 14 dyrektorów generalnych miało wynagrodzenie wyższe niż premier, a 3 dyrektorów generalnych uzyskało wynagrodzenie wyższe od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozrzut wynagrodzeń dyrektorów generalnych wynosił od 15 420 zł do 24 tysięcy zł. We wszystkich ministerstwach średnia wynagrodzeń w grupie dyrektorów departamentów i biur była wyższa niż wynagrodzenia wiceministrów, a w 12 ministerstwach wyższa niż wynagrodzenia ministrów. Najlepiej swoich dyrektorów wynagradzało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, średnio około 18 865 zł, a najgorzej Ministerstwo Zdrowia, jedynie 12 918 zł. We wszystkich ministerstwach zastępcy dyrektorów zarabiali średnio więcej od podsekretarzy stanu, a w 10 ministerstwach więcej od sekretarzy stanu. Największe wynagrodzenia mieli zastępcy dyrektorów w Ministerstwie Obrony Narodowej, średnio 14 245 zł, a najniższe w Ministerstwie Zdrowia, średnio 10 820 zł. Największa różnica między średnimi wynagrodzeniami zastępców dyrektorów a dyrektorem generalnym była w Ministerstwie Edukacji Narodowej, niemal 11 956 zł, to jest ponad 100%, a najmniejsza w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3404 zł. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów co najmniej 5 dyrektorów zarobiło w roku 2015 więcej niż wynosiły w sumie zarobki premierów. Równocześnie różnicowanie wynagrodzeń dyrektorów nie odzwierciedlało rzeczywistego obciążenia obowiązkami. Najlepiej wynagradzani dyrektorzy zarobili ponad 50% więcej niż dyrektorzy o najmniejszych zarobkach. Tutaj w tym przypadku chciałam powiedzieć tym, którzy tak bardzo bronili, tu szczególnie jedna z pań poseł, może nie będę wymieniać nazwiska, żeby się zbytnio nie czerwieniła, która mówiła o tym, że osoby, które były zatrudniane na tych stanowiskach, bo przecież zrobiliśmy z tym również porządek, ale ten porządek będzie robiony nadal, że została zwolniona, że została wyrzucona z pracy. Te osoby, taki dyrektor zarabiał 17 tysięcy miesięcznie. Nie przeszkadzało to temu, aby szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wnioskował o nagrodę
na 37 tysięcy złotych w ciągu roku, więc 17 tysięcy miesięcznie i 37 tysięcy nagrody w ciągu roku. To jest tylko dla jednego dyrektora. Pytanie, czy za zasługi, czy po uważaniu. Otóż w KPRM-ie w wyniku przeprowadzonych zmian zmniejszone zostały zarobki pracowników na wyższych stanowiskach w służbie cywilnym, a tym samym zmniejszyła się liczba dyrektorów generalnych, których zarobki całkowite przekraczają zarobki premiera oraz zmniejszyły się dysproporcje w wynagrodzeniach dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów i biur. Ten proces trwa nadal, dlatego że rozwarstwienie społeczne w tym zakresie, a więc nie tylko ci, którzy byli szefami czy też członkami rad nadzorczych dużych spółek, ale rządy dyrektorów pokazało, że żeby ministrowie mieli święty spokój, sowicie opracano dyrektorów, którzy jak chcieli, to się sprawami zajęli, a jeżeli nie, to sprawy państwa leżały odłogiem. Szanowni państwo, otóż jeśli idzie o kwestię dotyczącą owego Centrum Usług Wspólnych, strata netto CUW-u za lata 2013-2015. Wyniosła, tak jak powiedziałam, 25,7 milionów w 2013 roku, 21,7 miliona w 2014 roku, 20 milionów wartość szacunkowa w 2015 roku. I chcę powiedzieć o pewnej kwestii, o której mówi się bardzo dużo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że nie zawsze w tej koalicji było tak wesoło i różowo. I jak chciano sobie w jakiś sposób zaszkodzić, to też umiano to robić bardzo finezyjnie. I otóż zabrano, jeden z ministrów zabrał, czy zakończył działalność związaną z publikacją monitora polskiego B, bo te przychody właśnie zasilały Centrum Usług Wspólnych. I w ten sposób Centrum Usług Wspólnych straciło jedno ze swoich głównych źródeł dochodów i w tej sytuacji te straty niestety już są praktycznie nie do odrobienia, a te z tych zasobów, z których może korzystać Centrum Usług Wspólnych, wystarczy tylko na 2 lata. Ale za to nagrody państwa dyrektorów Centrum Usług Wspólnych, również za lata, w których jednostka znalazła się w bardzo złej sytuacji, były bardzo wysokie. I teraz rok 2011 176 112 zł. Rok 2012 tu trochę gorzej 41 454 zł. Rok 2013 21 tysięcy, ale za rok 2014 to już było 180 713 zł. Otóż, szanowni państwo, wśród nagród wypłaconych kierownictwu Centrum Usług Wspólnych za rok 2014 te nagrody, o których powiedziałam, czyli w kwocie 180 713 zł, dotyczyło tylko 3 osób. To były nagrody tylko dla 3 osób i stanowiło to niemal 36% sumy nagród wypłaconych pracownikom CUW-u. Ale, szanowni państwo, mimo wszystko kwestie dotyczące dodatkowych wydatków związanych z sesjami wyjazdowymi rządu mające miejsce w drugiej połowie 2015 roku. W tej sytuacji Centrum Usług Wspólnych poniosło z tego tytułu wydatki w łącznej kwocie 317 435 zł. Wydatki to dotyczyły pracy kierowców, akustyków, pracowników gospodarczych, kosztów hoteli o wysokim standardzie, delegacji oraz paliwa. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w 2014 roku dyrektor Centrum Usług Wspólnych podjęła decyzję o wynajęciu na okres 20 lat części nieruchomości przy ulicy Powsińskiej stanowiącej siedzibę Centrum Usług Wspólnych spółce V Centrum. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i oddane zostały w trwały zarząd kancelarii. Kancelaria natomiast przekazała je w użyczenie przez CUW. Mienie oddane nie było mieniem zbędnym. Do chwili oddania w najem było wykorzystywane do realizacji działalności podstawowej Centrum Usług Wspólnych. Następnie tej niekorzystnej umowy centrum zostało zmuszone do zamawiania usług u swojego najemcy, świadczonych w tym samym zakresie, w jakim częściej samo centrum prowadziło działalność. Przykładowo oddano w najem komputer diagnostyczny dla samochodów marki Volkswagen. Tym samym CUW pozbawił się możliwości prowadzenia diagnostyki własnych samochodów za pomocą narzędzia, które specjalnie w tym celu zostało nabyte za publiczne pieniądze.
Ta sytuacja jest przedmiotem badania przez prokuraturę i również moja skromna osoba zwraca się do pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o nadzór nad tą sprawą. W umowie również ta umowa może wpływać na obniżenie poziomu bezpieczeństwa kancelarii. Dwie umowy zawarte w 2015 roku przez dyrektora Centrum Usług Wspólnych z zewnętrzną kancelarią prawną są również przedmiotem zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i biuro już zwróciło się o przekazanie kopii tych umów oraz o złożenie szczegółowych wyjaśnień. Łączna kwota wypłacona tylko w 2015 roku z tytułu realizacji umów z kancelarią prawną wyniosła 359 775 zł. Szanowni Pani Marszałku, Wysoka Izbo, dyrektor CUW-u w dniu 30 marca zawarła umowę na telefon zaufania. Kosztowało to kancelarię blisko 13,5 tysiąca złotych brutto. Tyle tylko, że z ustaleń audytu wynika, że żaden z pracowników CUW-u nigdy nie kontaktował się z telefonem zaufania, a więc nie rozpoznano w tym zakresie potrzeb. W konsekwencji umowa, dyrektor CUW-u zawarła umowę na realizację projektu mającego na celu optymalizację struktury organizacyjnej wraz z etatyzacją oraz systemu wynagradzania i oceniania pracowników. Umowa pierwotnie opiewała na kwotę 135 tysięcy złotych brutto. Tyle, że firma wykonała zlecone zadanie w sposób wadliwy, co stwierdzono przez wskazanie bardzo wielu błędów. W konsekwencji umowa została rozwiązana, ale Centrum Usług Wspólnych zapłaciło firmie nie 135 tysięcy złotych, a 63 960 tysięcy złotych brutto, pomimo tego, że nie uzyskano zamawianego dzieła. W dniu 16 lipca 2014 roku dyrektor zawarła umowę na obsługę wizerunkową Centrum Usług Wspólnych, w tym na zbudowanie strategii komunikacji wewnętrznej Centrum Usług Wspólnych, konsultacje w zakresie zarządzania kryzysowego oraz budowanie i zarządzanie relacji z mediami. Umowa obowiązywała od 12 lipca do 2014 do 11 lipca 2015. Zatem całkowita wartość wypłaconych środków to 147 600 zł brutto. Wątpliwości budzi zasadność zawarcia umowy na doradztwo wizerunkowe CUW-u jako podmiotu sektora finansów publicznych powołanego w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kolejna umowa na monitoring mediów. Mimo iż Centrum Informacyjne Rządu w ramach wypełnianych przez siebie obowiązków, w ramach pensji, które otrzymują pracownicy, taki monitoring mediów wykonywała, nie, pani dyrektor CUW-u uznała, że wartość wynagrodzenia obowiązywania umowy należy pokryć. Była to kwota około 10 tysięcy złotych brutto. Następnie zdecydowano się na to, aby wynająć firmę do rekrutacji pracownika na stanowisko kontroler finansowy. Tyle tylko, że regulamin organizacyjny takiego stanowiska nie przewidywał, a to stanowisko pojawiło się dopiero w owym regulaminie, wtedy w 15 października, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę było robione w naszej ocenie pod konkretną osobę. Wynagrodzenie kontrolera finansowego ustalono na poziomie zbliżonym do poborów przedstawicieli dyrekcji Centrum Usług Wspólnych. Trzeba też wiedzieć, że te funkcje tak naprawdę były realizowane przez służby finansowe CUW jak dotychczas. W dniu 17 października dyrektor Centrum Usług Wspólnych zawarła umowę na organizację usługi konferencyjnej oraz gastronomicznej przyjęcia w jednym z hoteli w Warszawie. CUW zapłacił za imprezę 77 490 zł brutto. Budżet ten został powiększony o zakup czekoladek dla pracowników oraz opłacenie występu kabaretu. Razem za to przyjęcie wydano 93 480 zł brutto. Na przełomie lat 2011-2012 z budżetu Centrum Usług Wspólnych sfinansowano czterem pracownikom, w tym dyrektorowi CUW, studia podyplomowe MBA na kierunku menedżerskim prowadzone przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Łączny koszt to 75 600 zł brutto. Beneficjentami byli dyrektor CUW, dyrektor pionu CUW oraz dwóch naczelników wydziału.
stosunku do dwóch osób pojawiają się wątpliwości w zakresie prawidłowości postępowania. W przypadku dyrektora CUS stwierdzono brak zgody dyrektora generalnego KPRM na dofinansowanie owych studiów. Oznacza to, że sam sobie wydał zgodę na takie dofinansowanie, co z kolei budzi poważne wątpliwości formalno-prawne i rodzi pytanie o konsekwencje podatkowe CIT i PIT. W CUF doszło do nieprawidłowości w zakresie wypłaty pracownikom dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pracownikom tak zwanych trzynastek. Nagrody wysokie dyrektorom się należały, natomiast pracownikom trzynastek no, były problemy i to bardzo duże, dopiero nasza ekipa poradziła sobie z tym problemem. Szanowni Państwo, takich elementów można by właściwie odczytać jeszcze bardzo, bardzo wiele. Z tego naszej wstępnej kontroli pojawia się, oto jawi się taki obraz, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, której w dużej mierze obarczała swoją działalnością, kosztami swojej działalności Centrum Usług Wspólnych, które notuje gigantyczne straty, zajmowała się nie tylko kwestiami wizerunkowymi. Ale żeby przypilnować termin implementacji prawa Unii Europejskiej, na to już czasu nie było. 40 ponad dwa projekty ustaw, które jeżeli byśmy nie wprowadzali, groziły bardzo wysokimi karami, nie zostały wprowadzone. Niektóre z nich miały być wprowadzone na przykład do 8 października 2012 roku, inne do 1 maja 2004 roku, czy do 31 grudnia 2012 roku, czy do 18 sierpnia 2015 roku. Takich projektów było 42. My już w bardzo krótkim, półrocznym czasie prowadziliśmy 20 projektów, czyli zniwelowaliśmy tą bardzo dużą stratę o połowę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proces owych, można powiedzieć dzisiaj jasno i wyraźnie, patologii nie ominął również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Te reformy, o których powiedziałam, już przeprowadziliśmy, ale w ramach zmiany regulaminu, w ramach zmiany naszego statutu powołaliśmy Centrum Oceny Administracji. Administracja musi wiedzieć, że służy państwu. Administracja musi wiedzieć, że musi być sprawna. Administracja też musi wiedzieć, że ma mądrych i odpowiedzialnych ministrów, którzy potrafią nimi kierować. I tak jest od 16 listopada 2015 roku. Dziękuję bardzo.